Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa przywitać na 69. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 9 sierpnia 2023 roku. Otwieram posiedzenie 69. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Chcę Państwa wszystkich przywitać tutaj zgromadzonych, pracowników, wszystkich radnych, jak również osoby, które nas oglądają na transmisji online. Odczytam porządek obrad 69. sesji Rady Miejskiej z dnia 9.08.2023 roku. Punkt pierwszy, otwarcie 69. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Ustalenie kworum Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, podjęcie uchwał na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie zawiadomienia prokuratury rejonowej w Nowym Targu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I punkt trzeci, zamknięcie sesji. Rada Miejska składa się z 15 radnych. W posiedzeniu 69. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 9 sierpnia 2023 roku bierze udział 9 radnych, a więc jest kworum, możemy prawomocnie podejmować i uchwalać uchwały. Od razu już przejdę w takim wypadku do punktu drugiego, podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie zawiadomienia prokuratury rejonowej w Nowym Targu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jeszcze może zapytam się, czy ktoś z Państwa do porządku ma jakieś uwagi? Nie ma. Dziękuję bardzo. I to będzie tak. Projekt uchwały BRM 0006.40.2023 w sprawie zawiadomienia prokuratury rejonowej w Nowym Targu o podejrzenia popełnienia przestępstwa. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40, z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 340 paragraf 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1375 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Rabce-Zdroju postanawia złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego Leszka Świdra pełniącego funkcję burmistrza Rabki-Zdroju przez nieznajdującą umocowania w przepisach ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z dnia 2023 roku, pozycja 40, z późniejszymi zmianami. Kontrolę Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju dokonano w okresie od 29 czerwca 2023 roku do 11 lipca 2023 roku, polegającą między innymi na poleceniu zgrania całej zawartości komputera znajdującego się w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, czym działał na szkodę interesu publicznego, co wypełniło znamiona przestępstwa stypizowanego w artykule 231 paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1138 z późniejszymi zmianami. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju do sporządzenia i złożenia do prokuratury rejonowej w Nowym Targu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w paragrafie pierwszym, oraz do składania w imieniu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wszelkich pism, wniosków i oświadczeń. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu, paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tutaj mamy podpisy czytelne radnych. Pani Aleksandra Koper, Marek Ciepliński, Rafał Wójtowicz, Piotr Żółtek, Kwatyra Jan, Katarzyna Karkula, Krzysztof
Krzysztof Dariusz. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z dnia 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami. Zastrzeżeniem artykułu 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. W związku z treścią cytowanego przepisu w ustawie o samorządzie gminnym brak jest zatem przepisów, które uprawniałyby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do kontroli Rady Gminy. Wobec powyższego Rada Miejska w Rabce-Zdroju posiada kompetencje do kontroli działalności burmistrza Rabki-Zdroju, lecz burmistrz Rabki-Zdroju nie posiada kompetencji do kontroli Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Pomimo oczywistej treści cytowanego wyżej przepisu oraz braku innych przepisów uprawniających burmistrza Rabki-Zdroju do kontroli Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, burmistrz Rabki-Zdroju polecił kontrolę Biura Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, która została przeprowadzona w okresie od 29 czerwca 2023 do 11 lipca 2023 i polegała między innymi poleceniu zgrania całej zawartości komputera znajdującego się w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, służącego Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju do wykonywania jej ustawowych i statutowych zadań jako organu stanowiącego i kontrolnego w gminie Rabka-Zdrój. Zgodnie z artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wobec powyższego braku przepisów uprawniających burmistrza Rabki-Zdroju do kontroli Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju spowodował powstanie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez burmistrza Rabki-Zdroju przestępstwa stypizowanego w artykule 231 paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1990 roku Kodeks Karny. Tekst jednolity dziennik ustaw z dnia z 2022 roku, pozycja 11-38 z późniejszymi zmianami. Zgodnie z treścią artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z artykułem 115 paragraf 13 punkt 4 kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. Natomiast zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt 1 C ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, tekst jednolity dziennik ustaw z dnia z 2022 roku, pozycja 530. Burmistrz Rabki-Zdroju jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. I tutaj również podpisy, tak samo jak przy projekcie uchwały radnych. I tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podpisów radnych. Nie wiem, może odczytam również. Pani Aleksandra Koper, Rafał Wójtowicz, Piotr Żółtek, Kwatyra Jan, Katarzyna Karkula, Krzysztof Dariusz i pan Marek Ciepliński i pan Jacek, tak? I pan Jacek Latawiec. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos w sprawie tej uchwały? Dziękuję, nie widzę więcej. W związku z powyższym i w związku z wyczerpaniem porządku obrad 69. A przepraszam, głosowanie. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 9 radnych, 8 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. W związku z powyższym uchwała przechodzi do realizacji. Dziękuję państwu za głosowanie.
Proszę bardzo. Nie do tej uchwały akurat, ale chciałam zapytać o protokół, bo będzie pan chyba już, nie będzie wniosku interpelacji, tak? Nie, nie, to w związku z... Ale chciałam zapytać o protokół z poprzedniej sesji do wglądu, żebyśmy mogli się z nim zapoznać. Bo, czyli na dzień dzisiejszy z poprzedniej sesji. Nie ma go sesji, jeszcze, tak? Nie ma. Tak. Jeszcze go nie ma. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Nie widzę więcej, nikt się nie zgłasza. Dziękuję Państwu w takim razie. Zamykam posiedzenie 69. sesji Rady Miejskiej w dniu 9 sierpnia 2023 roku.